Komedia pod tytułem Rzęsy. Miejsce. Niewielka restauracja. Obok kościół z okrągłą ścianą tylną. Pomiędzy nimi fontanna z dwoma wodotryskami w kształcie kaczych głów. Toskania siedzi na kamiennej prostej ławce pod kościołem. Na srebrnej tacy, która stoi obok niej, leży śniadanie. Otwarte główki świeżych fig z kokosowym kremem, muśnięte złotym pyłkiem trzcinowego cukru, goździkowe ciasteczka obłożone plastrami pomarańczy, zwieńczone sutkiem maliny. Na ziemi siedzi czarny podpalany cocker spaniel. Jego rzęsy sięgają przez całą długość pyska, niemalże do nosa zwierzęcia. Osoby. Mildred, kobieta w średnim wieku. Toskania, kobieta w mniej niż średnim wieku. Czarny, podpalany cocker spaniel oraz kelner. Toskania do psa. Jesteś psem myśliwskim, a wyglądasz jak najprzedniejsza maskotka salonów. Długimi uszami do ziemi pobierasz jej drżenie, gdy zając tupie, a długimi rzęsami łowisz pomarańczowe lisie pióropusze, bo sam słuch i wzrok masz raczej najlepiej synchronizowany z włoskimi ciasteczkami, makaronikami. Mnogość ich kolorów, ich chrupkość i delikatność przerywa, gdy zauważa idącą w jej kierunku Mildred, która wychodzi zza restauracji w płóciennych spodniach koloru piasku o wysokim stanie, szeroka koszula zapinana na guziki o barwie kwiatów górskiej naparstnicy i biało-żółta, duża chusta przywiązana przez bejsbolową czapkę w kolorze różowego wina. Toskania do Mildred. Widzę swobodę i prostotę, zwieńczoną, dosłowną, a jednak ukrytą, użytą w odmienny nieco sposób elegancję. Spodnie te są cudownie dwuznaczne. Kobieta artystka, znająca swoją męską cząstkę, albo też, tak, hiszpański chłop sprzed wieku. Powiedziałabym, Pablo Picasso powinien nosić takie spodnie, ale jego geometria w strojach zaczynała się i kończyła na paskach na t-shircie. Mildred. Owa geometria stawała się bardziej skomplikowana, gdy zakładał sweter. Co do moich spodni. Materiał z włókna pokrzywy. Pozwala na swobodne, jak to określiłaś, droga Toskanio, wędrówki po Pirenejach. Gdy słońce jest tak mocne, że rosa osadza się na rzęsach, wysoki stan spodni działa jak tama, regulująca poziom wody przy głównym ujściu w dolinie kręgosłupa. Długi zamek błyskawiczny z takimże kieszeniami czyni manierę trzymania w nich rąk. Niezwykle. I tutaj znowu. Swobodną. Jak i ruch nóg w ich punkcie zbiegu. Bejsbolówka i chusta mówią już same za siebie. A cóż to za chochoł koło ciebie siedzi? Toskania. Tego najprzedniejszego tropiciela lisich nor i kaczych łaźni zostawił na chwil parę,
Właściciel, który zapytany przeze mnie, dlaczego tutejszy sklep z lokalnymi płodami rolnymi jest zamknięty, w pokłonach przepraszających, bo tak niskich, iż nie rozumie języka angielskiego, pospieszył i tutaj też mój domysł w kierunku domu. Mildred, dziękuję, kochana, za ten gest wywiadowczy. Moimi zaś informatorami i jednoczesnymi dobroczyńcami były drobne owoce śliwy ze wzgórza, na którym oprócz drzewa stał krzyż, okoliczne krzewy jeżyn i polna jabłoń. Ach, ten smak tych jabłek był dosłowną celebracją lata, które chyląc się powoli teraz ku końcowi zakłada jesienny płaszcz na jeszcze delikatną i cieniutką materię sukienki. To jak połączenie słodyczy i kwasowości tych jabłek. Jeżyny były trudniejszymi rozmówczyniami. Każdy pojedynczy owoc smakował inaczej niż każdy poprzedni i każdy następny. Śliwki były najmniej dojrzałe. Ale głód otworzył mi do nich usta, jak strudzonemu pielgrzymowi modlitwa, gdy widzi ten przydrożny krzyż stojący koło drzewa śliwki. Toskania. Figi są za to w pełni dojrzałe, ale przecież też najwcześniej startują z owocami na południu Europy. Choć kulturze, która ma mocne korzenie pasterskie, dość trudno przychodzi zrozumieć, że mleko kokosowe bynajmniej tak dobrze daje się ubić na gęsty, puszysty i tłusty krem jak mleko owcze. Poza tym ta zaiste lokalna restauracja otwiera kuchnię po uprzednim złożeniu zamówienia telefonicznie. Mimo że stoliki przed wejściem sprawiają wrażenie, że lokal tętni na co dzień życiem i oddycha pełną piersią, no, może nie tak pełną, bo geranium wiszące na kolumnie fontanny jest mocno przewiędłe. Cóż za ironia losu, nieprawdaż? Wisieć nad taflą wody i usychać bez niej. Dlatego też miast stolika w ogródku restauracji wybrałam srebrną tacę i kamień kościelnej ławki. Hotelowa gościnność w tej maleńkiej miejscowości jest kompletnie nienarzucająca się. Brak recepcji, a właściciel hotelu zajmuje się swoimi sprawami na ostatnim, trzecim piętrze tego samego budynku. Te budynki mają zawsze trzy piętra i bramę na wóz wracający z winobrania. Nikt o nic nie pyta, a klucze do pokoju pobierasz ze schowka z kodem wysłanym po rezerwacji drogą mailową. Cisza i spokój. I gdy tak leżysz w dość obszernym łóżku, zaprawdę czując się jak u siebie, zaczynasz powoli nabierać wrażenia, że właściciel ulokowany przecież w tym samym co ty budynku wie dokładnie, co robisz w danym momencie, że zna każdy zakamarek tego średniowiecznego budynku, którego zresztą sama konstrukcja jest zaprzeczeniem intymności, że tutaj każdy kamień jest informatorem. Mildred, urokliwe. Tak, urokliwe są te wszystkie maleńkie południowo-francuskie mieściny. Budynki stoją tak blisko siebie, że się ma wrażenie, że chodniki między nimi powstały zupełnie przypadkowo. Jako wypadkowa w aranżacji przestrzeni miejskiej. I bynajmniej nie po to, by po nich chodzić. Odprowadzają jedynie nadmiar wody z miasta. Te labirynty ogródków, przedsionków, schodów na mostkach,
narożnych baszt i przejść pod arkadami. Świadczą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Może dlatego Francuzi tak często używają czerwonych tablic z informacją, że teren jest prywatny. Trudno odróżnić drzwi do własnej piwnicy od drzwi wejściowych do domu sąsiada. Toskania. Czy trudno zatem było znaleźć miejsce pod namiot? Bo domyślam się, że legalne place kampingowe, które zawsze, ale to zawsze są na obrzeżach miast, ominęłaś, moja droga, swoim zwyczajem, szerokim łukiem. Mildred. W tej sprawie warto jest dołożyć starań i drogi. Miasta tak, leżą w dolinach przy rzece. Górzysty teren poza nimi jest wyzwaniem dla namiotu, by ten stał prosto. Wybieram zatem drogę wzdłuż rzeki. I gdy zabudowania się kończą, idę nad rzekę. Ach, zupełna intymność w naturze i bliskość wody. Toskania. Domyślam się, że przed rozbiciem namiotu dobrze jest poodkurzać trawnik z szyszek, gałęzi i wszechobecnych kamieni. Mildred. Namiot postawiłam w lesie, nieopodal ruin dawnego domostwa, jak się później zorientowałam. Nisza w skałach, niczym mała piwniczka, wąska okrągła studnia i ukryte kamienne schodki prowadzące do rzeki dały mi o tym przekonanie. Podczas wieczornej kąpieli w rzece miałam interesujące spotkanie. Ważka o brokatowym niebieskim kolorze raz po raz siadała mi na lewym ramieniu. Gdy odlatywała z ramienia, przysiadała na chwilę na wodzie, zanurzała lekko odnóża i leciała z powrotem na moje ramię. No tak, myślę sobie, informacja nazbyt prosta w przekazie, brzmiąca: dobrze się umyj, niewiasto. Gdy zeszłam rano do rzeki, by ponownie zażyć kąpieli, na dnie leżała szara żmija, czyhająca na małe rybki. W tym momencie fontanna przestała lać strumienie wody. Pies raz szczeknął, merdając ogonem, i zawył krótko, ale dość przeciągle. Jakby na ten sygnał od strony restauracji wyszedł mężczyzna w liberii, niosąc kolorowe włoskie ciasteczka, makaroniki w szklanym, kryształowym półmisku. Zbliżył się do fontanny i położył wszystko na jej kamiennym brzegu. Pies majestatycznym krokiem zbliżył się do zbiornika, wskoczył do wody i zrobił jedno pełne okrążenie, płynąc na grzbiecie. Gdy zatrzymał się przy ciastkach, złapał w łapy półmisek i tak nadal będąc w pozycji dryfującej, położył sobie go na brzuchu i zaczął pałaszować jego zawartość.